Arkadiusz Łakomiak, Olaf Urwisowski. Olaf często jest niegrzeczny, więc kłopoty są z nim wiecznie. Wśród kolegów bywa znany, że nie słucha taty, mamy. Bardzo źle się zachowuje. W szkole znowu dostał dwóje. Krótkie spodnie wkłada w lutym, nie do pary nosi buty. Często drapie się za uchem i z odkrytym chadza brzuchem. Po jedzeniu mlaskać lubi i co chwilę klucze gubi. Ciąga plecak po podłodze, grzebie ręką w brudnej wodzie, z nikim wcale się nie liczy i wybiega na ulicę. O manierach nie pamięta, nie chce składać życzeń w święta. Mama martwi się i tato, a on w nosie wszystko ma to. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.